do uroczystego otwarcia Pomorskiej Drogi Jakubowej świętego Jakuba doszło dnia 28 lipca 2013 roku, w czasie trwania Lęborskich Dni Jakubowych. Władze powiatu lęborskiego wraz z zaproszonymi gośćmi dostąpili tego honoru. Nim jednak to się stało, to od czwartku 24 lipca podążali nią z Gdańska właśnie w kierunku Lęborka pierwsi pielgrzymi. Swoją obecnością zaszczycili m.in. dziekan Jerzy Steckiewicz wraz z gośćmi z Kaliningradu, Litwy, Niemiec oraz Polski. Kamienowicze, którzy ukończyli kilkudniową wędrówkę, otrzymali paszporty z okolicznościową pieczęcią, potwierdzającą ich udział, a także muszlę świętego Jakuba. Ideą powstania szlaku była chęć wyruszenia w drogę prosto z progu swojego domu. Droga ta prowadzi prosto do Santiago de Compostela. Szlak świętego Jakuba to jest sieć dróg, camino, wiodących do Santiago de Compostela, do grobu świętego Jakuba Apostoła, Apostoła Chrystusa. I tam chcemy, aby również można było dojść, wychodząc z Lęborka, z progu swojego domu, bo taka idea była szlaku świętego Jakuba w średniowieczu. Już 1200 lat właściwie to chodzenie, pielgrzymowanie do Santiago trwa. I idea była taka, żeby każdy, kto ma chęć, żeby mógł wyruszyć z progu swojego domu. Udział w pielgrzymce szlakiem jakubowym może wziąć każdy, kto tylko zechce oderwać się od swojej stabilizacji i wyruszyć na żywioł z samym sobą. To jest wyprawa, to jest wyzwanie, żeby wyrwać się ze swojej małej stabilizacji i pójść w nieznane. Żeby znać się na innych ludzi, poznać swoje ograniczenia, ale też zaspokoić swoją ciekawość. I to jest adresowane dla wszystkich. Bo chodzą i młodzi, i starzy, i w sile wieku chodzą ludzie, którzy wierzący, ale chodzą również i niewierzący, którzy chcą poznać innych ludzi. Także tutaj motywacje są bardzo różne, przekrój wiekowy jest bardzo różny. Generalnie jest to szlak na takie wędrowanie indywidualne. I większość, 85%, to ludzie, którzy idą pieszo. Ale jest spora grupa, coraz liczniejsza grupa rowerzystów, a też można z tego szlaku korzystać konno. Lub ostatnio pojawia się w ubiegłym roku 25 osób, to tacy, którzy przebyli szlak na wózkach inwalidzkich. Bo zasada jest taka, że takie potwierdzenie, że się jest kamienowiczem, tak zwaną kompostelkę, uzyskuje się wtedy, jeżeli się przebędzie pieszo przynajmniej 100 km, konno i rowerem 200 km. I dotrze się do Santiago de Compostela, wtedy otrzymuje się taki certyfikat, kompostelkę, że się jest kamienowiczem. Warto podkreślić, że pielgrzymowanie jakubowe nieco różni się od tego, które znamy z opowieści bądź własnych przeżyć. Pielgrzymowanie jakubowe jest troszeczkę inne niż takie pielgrzymowanie, które my znamy, takie do Częstochowy czy do innych miejsc, dlatego że pielgrzymowanie jakubowe polega na tym, że albo się idzie samemu, albo w jakichś małych grupkach, dwu, trzy, cztero, pięcioosobowych, więc jest pielgrzymowaniem bardziej, można to powiedzieć, sam na sam. Czyli człowiek jakby idzie, poznaje siebie, może nie rozmawia za dużo z innymi, dopiero kiedy wieczorem dojdzie do jakiegoś pewnego punktu, dochodzi w tej wędrówce, w tym pielgrzymowaniu, to wtedy spotyka się z innymi, wtedy dzieli się, rozmawia i tak dalej, ale tak to jest sam, czyli patrzy na ten świat, na stworzenie, przez to na Stwórcę, podziwia, ale też właśnie wnika w siebie, może taki pielgrzym przychodzi z różnymi problemami, ze różnymi doświadczeniami, ma konkretne intencje i te intencje w czasie tej wędrówki powierza Panu Bogu. Ponadto na okoliczność otwarcia drogi jakubowej został wydany specjalny przewodnik turystyczny, Pomorska Droga Świętego Jakuba. Jest fajny przewodnik, już wydany, na razie w języku polskim, ale będzie również w języku niemieckim, angielskim i litewskim. Przewodnik rozpoczyna się słowami: Camino to droga inna niż wszystkie. To droga nie tylko ta pokonywana fizycznie, ale także, a może przede wszystkim, do własnego wnętrza. Pomorska Droga Świętego Jakuba liczy 1133 km i 600 metrów. Prowadzi z Litwy, z miejscowości Kretinga, przez Rosję, Kaliningrad, Polskę, m.in. Elbląg, Gdańsk, Lębor, Kamień Pomorski, do Niemiec, a później do Hiszpanii, do Santiago de Compostela.